Znamy obsadę nowej edycji tańca z gwiazdami. Jest spore zaskoczenie, pozostały ostatnie tygodnie przed premierą jesiennej ramówki w polskich stacjach telewizyjnych. Na antenę Polsatu po raz kolejny powróci taniec z gwiazdami. Wiadomo już, jakie gwiazdy zatańczą w show. Teraz na jaw wyszło, w jakie pary zostaną najprawdopodobniej połączeni. Może być sporo zaskoczeń. Tańca z gwiazdami już od września na antenie Polsatu, ogłoszenie jesiennej ramówki stacji Polsat odbyło się 6 sierpnia. to właśnie wtedy nadawca oficjalnie poinformował jacy tancerze i które gwiazdy pojawiają się w 15. Edycji uwielbianego przez widzów Tańca z Gwiazdami. Program na antenę powróci już 15 września i gościć będzie w każdą niedzielę od godziny 20. Po raz kolejny na słynnym parkiecie zaprezentuje się 12 paragrafów. To telewidzowie oraz juroży zadecydują, która z nich zdobędzie kryształową kulę oraz nagrodę pieniężną. Teraz nieoficjalnie wyszło, z kim zatańczą poszczególni celebryci. Wielu się zaskoczy. Po bardzo udanej czternastej edycji show producenci postanowili utrzymać wysoki poziom i zaprosić do programu gwiazdy, które cieszą się dużą popularnością i sympatią wśród widzów. Z tego powodu tym razem w show zaprezentują się Julia Żugaj, Filip Bobek, Natalia Nykiel, Piotr Świerczewski, Majka Jeżowska, Michał Meyer, Anna Maria Sieklucka, Filip Lato, Olga Bończyk, Rafał Zawierucha, Vanessa Aleksander oraz Maciej Zakościelny. Wiele osób zastanawia się jednak, kto stanie u boku celebrytów na słynnym parkiecie. Stacja Polsat na ten moment nie chce zdradzać dokładnych szczegółów. Redakcji portalu, fakt, udało się jednak dotrzeć do listy par, które najprawdopodobniej powalczą razem o legendarną kryształową kulę. Z relacji dziennika wynika, że mają to być Majka Jeżowska i Michael Danilczuk, Rafał Zawierucha i Daria Sytaanna Maria Sieklucka i Michał Kasin Maciej Za Kościelny i Sara Janicka Filip Bobek i Hanna Żudziewicz Natalia Nykiel i Jacek Ieszka Żulia Żugaj i Wojciech Kucina Piotr Świerczewski Izabela Skierska Michał Meyer i Julia Surysiolga Bończyk i Marcin Zaprawa Filip Lato i Klaudia Rabawanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz. TASK zaliczył rewelacyjny powrót do ramówki. Przypomnijmy, że program po niemal dwa letniej powrócił wiosną tego roku do ramówki stacji. Nadawca zdecydował się jednak nie tylko na jego wznowienie, ale także lekkie odświeżenie całej formuły. Z tego powodu wymianie uległ niemal cały skład jurorski. Andrzeja Grabowskiego, Andrzeja Piasecznego i Michała Malitowskiego zastąpiła Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda oraz Rafał Maserak. Oczywiście za stołem jurorskim nie zabrakło związanej przez lata z formatem Iwony Pawlowicz. To jednak nie był koniec zmian. Przypomnijmy, że w finale 14 edycji tańca z gwiazdami wyjątkowo udział wzięły trzy pary. Widzowie mogli obserwować na parkiecie poczynania Anity Sokołowskiej, Roxany Węgiel oraz Julii Mafaszyn-Kuczyńskiej. Dzięki głosom widzów kryształową kulę oraz 100 tysięcy złotych otrzymała Sokołowska, której partnerem tanecznym był Jacek Jeszkę.